serdecznie. Dziewięć na próbę o Shaolin. Po jedynej po prostu. Chcemy wam powiedzieć. Ja jestem Olivia, a to Laura. Jesteśmy naprawdę wielkimi fankami Shaolinu pojedynku mistrzów. Musimy być cicho, bo matka przyjdzie w okolicy. Czy ją nauczy? Tak. Zobaczmy, muszę jej zadawać pytania. No, idziemy te pytania, chwileczkę. Gdzie to miałam? Kurde! O, jest, tam jest, tu są. No. Więc tak. Dobra, pierwsze pytanie. Jak miał na nazwisko Raimondo? A. Tomiko. B. Bailer. C. Pedrosa. Czyli? Dobra. Pytanie drugie. Ja nie wiem, czy ja to mam dobre pytanie. To było dobre pytanie, ale gdzieś tu miałam. O, a nie, to jednak to 6E. No więc tak. To jest bardzo szczególny nowy odciekawczy dla... Dobra, więc tak. Więc tu piszę tak. Jak ma na nazwisko? Oni. A. Bailer. B. Kaito. I co? A C. Nie ma nazwiska. No wiem. C. Dobrze, Mula. Brawo. Brawo. No więc tak. Ja nie wiem. Tak. A ja mam to słowo. Nie wiem, czy my włączyli nagrywanie. Włączyliśmy? No, chyba włączyliśmy. No, włączyliśmy. No, no. Nasz program już trwa równe 3 minuty. Brawo, dziękuję. Więc tak, pytanie. No, chwileczkę, przewróciło mi się od tej bójki. Zobaczymy pytanie. Czy Raimondo podkowuje się w Tomiko? Tak. A? Śmiechu warte. A? Tak. B? Nie. C? Nie, ale się nie przyznał. D? Tak, ale się nie przyznał. Dobrze. A czy Kimiko zdarzył uczuciem Raimonda? A? Tak. A tak, dobra, nie będzie. Prawie było czerwone. Tak, żeby nie doszło to do czerwonego. Nie doszło. Masz rację. Okej, i zakończymy nasz na razie program. Na chwilę nagramy nowy. Ponieważ musimy stworzyć nowe pytania. Oglądajcie na kartę TV! Wymyśliłaś nazwę dla naszego kursu. Dziękuję. Na razie. Gdzie tu się nazwiska stop? Cieszę się. Tu chyba, tu nieco.
Ej, czerwone doszło. Czyli? O-o. O-o.